Inflacja w Polsce już nie spada na łeb na szyję. Nie będzie podatku od aut spalinowych, ale będą wyższe dopłaty do elektryków. W białym stoku powstał blok z widokiem na więzienie. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia, nazywam się Konrad Książak. Zanim do tych informacji przejdziemy, do partner dzisiejszego odcinka, którego widzisz w tym momencie tutaj w górnym rogu. A partnerem odcinka jest firma XTB, w której jeżeli inwestujesz tak jak ja w akcje lub w ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób założyć konto, kupić sprzedać pierwsze akcje, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie wyjaśniam. Przypomnę, że dla nowych klientów XTB oprocentowanie wolnych środków pieniężnych w PL-nie wynosi 6%. A skoro jesteśmy przy partnerach odcinka, to jeszcze warto wspomnieć, że partnerem odcinka jest również Europejski Kongres Gospodarczy. Który startuje już 7 maja, czyli za kilka dni, i jeszcze do 6 maja, do godziny. 15.00 można się zarejestrować. 6 maja, godzina 15.00. Można się zarejestrować na udział stacjonarny. Rejestracja na udział online trwa do 9 maja do 15.00, a konferencja rozpoczyna się 7 maja i potrwa do 9 maja. Gośćmi specjalnymi będzie Donald Tusk i Ursula von der Leyen. Ale dla nas, dla inwestorów, też będzie tam naprawdę dużo osób interesujących, bo będzie i prezes spółki Unimod, prezes, prezes spółki Cognor, nowy prezes spółki GPW, więc bardzo dużo ludzi. Z giełdy, masa spółek giełdowych, zarządy spółek giełdowych będzie z kim podyskutować, będzie z kim na korytarzach porozmawiać. Ja tam też będę. Postaram się jakiegoś live'a z Europejskiego Kongresu Gospodarczego nagrać i zachęcam mnie do tego, żeby się tam zarejestrować. Link w opisie filmu. Skoro ogłoszenia parafialne mamy za sobą, to możemy przejść do informacji. i Zaczniemy je od szybkiego szacunku GUS za kwiecień. Inflacja wyniosła według GUSu 2,4%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku gusowskiego 2,4%, więc może to się jeszcze różnić, ale jeżeli będzie się różniło, to pewnie o 0,1 punkta procentowego. To jest trochę wyżej niż w marcu. Zauważmy, w marzec to jest 2%, ale wciąż trzeba powiedzieć, że nie można jakoś tak strasznie mocno narzekać. Zobaczymy, co będzie w momencie, kiedy te ceny energii zostaną uwolnione, no bo myślę, że wtedy może być jakiś skok. Patrząc w tym momencie, jak to wygląda, rok do roku, no to widzimy, że Ogólnie jest 2,4 na plusie. Spadek mamy największy właśnie w nośnikach energii. No I zobaczymy, jak to będzie, kiedy te nośniki energii zostaną e, uwolnione. I do, w paliwach do prywatnych środków transportu. Tam też mamy spadek, ale w stosunku do marca już jest tutaj jednak lekki wzrost. Jak patrzyłem na chociażby hurtowe ceny paliw, niech będzie ta 95, mamy 5300, 5, 5200. Mniej więcej, mniej więcej tyle za, za tą 95. Mniej więcej od. Połowy marca ona się tak utrzymuje na tym poziomie 5,200, no wcześniej była w okolicach 5, na początku roku nawet 4,700, czyli widzimy, że jednak te, te ceny paliw rosną. No i na ten moment nie widać jakiegoś takiego odwrotu od tego, więc możemy się spodziewać, że jak ceny nośników energii będą rosły, to paliw do prywatnych środków transportu również mogą wzrastać w najbliższych miesiącach, więc biorąc pod uwagę ten lekki wzrost inflacji, myślę, że on będzie dalej kontynuowany. Inflacja to nie jest problem tylko polski, więc dzisiaj porozmawiamy też o inflacji w innych krajach. Zacznijmy od strefy euro, no bo biorąc pod uwagę tamtejszą inflację, zaskoczenia nie było. Inflacja wyniosła 2,4% i taka też była prognoza, więc tutaj rok do roku nie ma żadnego zaskoczenia. Miesiąc do miesiąca mamy 0,6% tej, tej inflacji, no i ta inflacja ani drgnęła. Miesiąc wcześniej też właśnie tak to wyglądało. W kwietniu ponownie najmocniej drżały. Usługi, choć dynamika ich cen nieco osłabła. No i tutaj mówimy. O tym, że od kilku miesięcy trend dezinflacyjny uległ wyhamowaniu. 2,9 października 23, później 2,4, w grudniu znowu 2,9, 2,8, 2,6, 2,4, więc widzimy, że nie ma jakiejś takiej jednoznacznej tendencji w ostatnim czasie. No i teraz, jeżeli chodzi o tę inflację, gaśnie efekt wysokiej bazy w zakresie cen energii, paliwa, prąd, gaz i ciepło. Jeszcze jesienią Eurostat notował 11% spadki cen w tej kategorii. No teraz deflacja w tym segmencie wyniosła już tylko 0,6%, więc tutaj mówimy o tym, że, że już tej deflacji takiej nie ma. Biorąc pod uwagę inflację bazową HITSP, wskaźnik bez uwzględnienia cen żywności, paliw i energii znów zaliczył niższy odczyt w kwietniu 2,7%, względem 2,9% odnotowanych w marcu. To odczyt blisko z oczekiwań na poziomie 2,6%, ale wciąż dużo wyżej od wymagań Europejskiego Banku Centralnego, no więc raczej na razie nie mamy tutaj mowy o jakichś obniżkach stóp procentowych. No ale co ciekawe, my mówimy o inflacji 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Są kraje, w których jest, wygląda tu zupełnie inaczej. Inflacja w Turcji rok do roku 69,8 dokładnie. Prognoza była 70,33, czyli troszeczkę niżej od prognozy, ale umówmy się wciąż wysoko i to można powiedzieć bardzo wysoko. Tempo wzrostu cen jest najwolniejsze od listopada 22, gdy wskaźnik CPI osiągnął prawie 85%. Ale ekonomiści studzą, studzą nadzieję na rychłe cięcia stóp procentowych. Przypomnę, że Erdogan jest tym zwolennikiem tych cięcia stóp procentowych, po to, żeby żeby ożywić gospodarkę, no, ale z drugiej strony ich bank centralny raczej nie jest temu nie jest temu przychylny. No i tutaj mówimy o tym, że inflacja w Turcji naprawdę jest bardzo dużym problemem. Oczekuje się też, że PKB kraju urośnie w tym roku tylko 2,8%, po zeszłorocznej ekspansji 5,6%, na to zwiększa presję polityczną na bank, by ten poluzował politykę monetarną. Erdogan też pewnie będzie się za tym opowiadał. Zobaczymy, jak w końcu zostaną te stopy procentowe ukształtowane w Turcji. No, i jeszcze myślę, że warto wspomnieć o Ameryce. Tam, jeżeli chodzi o stopy procentowe, mieliśmy decyzję i nie było żadnego zaskoczenia. Stopy procentowe bez zmian 5,5% przypomnę, że jeżeli chodzi o te ostatnie odczyty inflacji, no to były 3,5%, troszeczkę wyżej od prognozy. No i tutaj. Co prawda nie ma zmiany stóp procentowych, ale jest ograniczenie ilościowego zacieśniania polityki monetarnej, czyli jakieś elementy zostały wprowadzone, no i w tym momencie Jerome Powell mówi, że na ten moment inflacja jeszcze nie jest tłamszona. Tutaj mówią o tym, że no, nie mogą na razie podejmować jakichś takich radykalnych działań, dopóki nie nabiorą większej pewności, że inflacja przesuwa się w stronę dwuprocentowego celu. No ale oprócz stóp procentowych, oczywiście są różnego rodzaju inne e, i inne możliwości. No i z tych innych możliwości e, tutaj skorzystano. Mówimy o tym, że program ilościowego zacieśniania będzie redukowany od czerwca, bo od września Fed redukuje sumę bilansową w tempie 95 miliardów dolarów miesięcznie. Mówimy o zmniejszeniu nadmiernych rezerw bankowych i efektywnie odsysając dolary z rynku finansowego, tak to się ładnie tutaj nazywa. No i tutaj mówimy o tym, że łącznie rezerwa federalna, federalna zredukowała swoje aktywa o 1,56 biliona dolarów, ale w latach 2022 no, dodrukowała 5 bilionów. No i teraz mówimy o tym, że będzie lekkie spowolnienie z tym zacieśnianiem, no bo tutaj mówimy o tym, że w czerwcu komitet spowolni tempo ograniczenia swojego portfela papierów wartościowych przez redukcję miesiącznego limitu umorzeń obligacji skarbowych z 60 do 25 miliardów. Też mówimy o tym, że komitet utrzyma miesięczny limit umorzeń długu agencyjnego i zabezpieczonych obligacji hipotecznych na poziomie 35 miliardów, 35 miliardów dolarów, będzie reinwestował odsetki i kapitał przewyższający ten limit w obligacje skarbowe, czyli redukcja z 95 do 65 miliardów dolarów miesięcznie. No nie jest to jakaś strasznie potężna redukcja, ale jednak jakieś pierwsze kroki zostały poczynione. Mieliśmy niedawno informację o tym, że będzie podatek od aut spalinowych. Teraz zaczynamy się z tego trochę wycofywać. Pytanie, czy to nie jest zagrywka przed wyborami do Europarlamentu? Tego tak naprawdę nikt nie wie. Ale oficjalna propozycja jest taka, żeby tego podatku nie było, ale za to były wyższe dopłaty do elektryków. Nie będzie podatku od aut spalinowych. Rząd zmienia KPO i jest tutaj zgoda Komisji Europejskiej. To jest myślę, że istotne. Mówimy o tym, że Rada Poli Ministrów przyjęła rewizję KPO. Jak przekazała minister funduszy polityki regionalnej, nie będzie podatku od samochodów spalinowych, będą dopłaty dla tych, którzy zechcą kupić auta elektryczne. No i tutaj mówimy o tym, że to taki podatek od aut spalinowych miał być jednym z kamieni milowych w KPO. W tym momencie mamy do czynienia z tym, że będzie to inaczej skonstruowane. Mówi tutaj. Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, czyli minister funduszy i polityki regionalnej, nie będzie podatku od samochodów spalinowych, przyjmujemy inną logikę, logikę dopłat, logikę zachęty, a nie kary dla tych, którzy zechcą kupić samochody spalinowe, przeznaczymy na to 1,5 miliarda złotych z grantu. No i tutaj mówimy o tym, że ministrowie Polski 2050 wynegocjowali z komisją odejście od podatku zastąpienie go systemem dopłat do zakupów elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt nie nakazów. Oczywiście, jak mówię, troszeczkę zobaczymy jak to będzie właśnie po wyborach europejskich, czy nagle coś tam się nie zmieni, czy to jest nie jest tylko zagrywka pod wybory. W każdym razie y, mówimy o tym, że dopłaty do elektryków to będzie 30 tysięcy złotych do nieza drogiego nowego auta. Auta używane też będą z dopłatą. Mówimy o tym, że wystartują te dopłaty jeszcze w 2024 roku. Osoby mniej zamożne będą mogły liczyć na nieco wyższe dofinansowanie. Y, tutaj mówimy o tym, y, że w. W tym momencie jeszcze tak do końca tych wartości nie znamy. Budżet 1,5 miliarda, no podzielone na te 30 tysięcy złotych, to jest dofinansowanie 50 tysięcy samochodów. Niby nie dużo, ale w tym momencie po Polsce jeździ 60-70 tysięcy, no więc mówimy o praktycznym podwojeniu tej bazy samochodów. No ale zobaczymy, czy to będzie 30 tysięcy dokładnie, czy może jeszcze jakaś inna, jakaś inna kwota. 30 tysięcy bazowej kwoty dofinansowania zamiast 18-750 lub 27 tysięcy obecnie. Będzie można otrzymać na samochód elektryczny ze średniej półki. No i tutaj mówimy o tym, że dofinansowanie będzie można uzyskać również na auta używane. Górny limit ceny ma wynieść 225 tysięcy złotych dla nowych i 150 tysięcy dla używanych, które mogą być maksymalnie czteroletnie. Za zezłomowania pojazdu spalinowego będzie można uzyskać dodatkowe, wyższe maksymalne dofinansowanie. E Tej warunkiem będzie wcześniej posiadanie samochodu przez co najmniej. 3 lata. No w każdym razie zobaczymy, jak to będzie ostatecznie rozwiązane. Z jakimikolwiek pochwałami dla polityków trzeba naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie. Ja kilka temu mówiłem, że w końcu może być jakieś ciekawe rozwiązanie. I o ciekawym rozwiązaniu mówiłem konkretnie o kasowym picie. Czym jest kasowy pit? W skrócie, w tym momencie, jeżeli ja wystawiam fakturę, to wtedy występuje mój obowiązek podatkowy. tak? Czyli wystawiam fakturę i ja muszę od tego zapłacić podatek. A może być tak, że mój klient mi po prostu nie zapłaci, ale ja i tak muszę zapłacić ten podatek i to jest problem. To znaczy, jeżeli to jest faktura na 100-200 zł, no to może nie jest jakiś duży problem, ale jeżeli to jest faktura na pół miliona, no to się okazuje, że to naprawdę może zrujnować taką firmę i czasem widzę jakieś na przykład programy typu Interwencja albo Państwo w państwie, gdzie są takie osoby, które po prostu wystawiły bardzo dużą fakturę Klient czy kontrahent okazał się oszustem, który nie płaci, i teraz ta osoba, która wystawiła fakturę, ma bardzo duże problemy, no bo musi zapłacić duży podatek, a pieniędzy po prostu nie ma. No i kasowy PIT miał to zmienić, i rzeczywiście ja myślałem, że w końcu będzie jakieś ciekawe rozwiązanie. No, okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach. Eksperci krytykują nowe rządowe przepisy, wskazują na nadmierną biurokrację. Projekt ustawy wprowadzającej tzw. kasowy PIT trafił do konsultacji międzyresortowych. Potrwają do połowy maja, ale już teraz eksperci nie, nie zostawiają suchej nitki na sztandarowym pomyśle obecnej koalicji rządowej. Mówią o tym, że te przepisy są nadmierne, skomplikowane, dodatkowe obcią obowiązki dla przedsiębiorców zwiększą ich obciążenie biurokracją. No i tutaj mówimy o tym, że jakby kasowy PIT z założenia jest ciekawym pomysłem, jak, jak mówiłem, ale po opublikowaniu projektu widać jednak duże rozczarowanie ekspertów. Sylwia Rzepka, ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, mówi chętnych do kasowych rozliczeń będzie niewielu, jeśli w ogóle. W rozmowie z Rzeczpospolitą ekspertka podkreśla, że propozycje resortu finansów są bardzo skomplikowane i nałożą na firmy dużo nowych obowiązków. Też Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w Infakcie, jeżeli ktoś ma ktoś się rozlicza w Infakcie, to często to są jakieś webinary właśnie z panem Piotrem Juszczykiem. W rozmowie z dziennikiem nie pozostawia złudzeń co do efektów pracy Ministerstwa Finansów. Jak przedsiębiorcy zobaczą ile ich czeka biurokracji, to szybko im się kasowego pitu. Odechce. No i tutaj właśnie mówimy o tym, że jakby z założenia ten projekt jest, jest ciekawy, no ale jeżeli zobaczymy na szczegóły tego projektu, no to co się okazuje? Okazuje się, że w świetle projektu przedsiębiorca nie uniknie podatku, tylko zyska odroczenie zapłaty, nawet jeśli nie otrzyma od klienta środków z tytułu zapłaconej faktury. Jak tłumaczy Piotr Juszczyk, po dwóch latach albo w razie likwidacji biznesu trzeba będzie przychód wykazać, nawet jeśli faktura została nieurugulowana. Dodatkowo firmy będą musiały prowadzić osobną ewidencję faktur z tytułu których nie otrzymali jeszcze zapłaty i monitorować czas jaki upłynął od ich wystawienia. Zauważa doradca im faktu, przypomina też, że powstanie obowiązek rozdzielania przychodów ze sprzedaży na rzecz firm i osób fizycznych, bo w przypadku osób fizycznych ta kasowy pit nie, nie działa, tak? Czyli jeszcze musimy dodatkowo rozdzielać te faktury. Sylwia Rzepka mówi też o tym, że najtrudniejsze będzie sprawdzanie takiej faktury przychodowej i kosztowej, bo wydatki też trzeba rozliczać dopiero po zapłacie z Bankowym. Zdaniem specjalistki będą do tego potrzebne i rejestry płatności, firmy rozliczają transakcje w różny sposób, mniejsze gotówką, niektórzy przez kompensaty, te wszystkie rozliczenia trzeba będzie sprawdzić, co oznacza dodatkową pracę i co za tym idzie podniesienie cen usług. Usług księgowych. No też tutaj mówimy o tym, że osoby, które mogą skorzystać z kasowego pitu, to jest bardzo bardzo ograniczona grupa, bo przedsiębiorcy rozpoczynające działalność gospodarczą albo jego wysokość przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie, więc nie w formie spółki cywilnej, jawnej, nie przekroczy za rok podatkowy 250 tysięcy euro. Niski próg, jeżeli chodzi właśnie chociażby o obudowlankę, no, gdzie te faktury często są po prostu rzadko ale, ale wystawiane, ale są bardzo wysokie. Jeśli firma nie prowadzi ksiąg rachunkowych i dana transakcja została dokonana między firmami wyłącznie między firmami. 1 stycznia 25 ma to wejść. No, okazuje się, że o ile pomysł fajny, no to jednak diabeł tkwi w szczegółach. A teraz zrobimy to, co ja jako Polak lubię najbardziej, czyli zobaczymy ile sąsiad ma pieniążków i dlaczego tak dużo i pewnie skąd ukradł. A konkretnie zobaczymy jakie wynagrodzenia mieli prezesi spółek giełdowych. Mowa tutaj o państwowych spółkach giełdowych. I niektóre muszę przyznać, że są dosyć interesujące. Wypłacone wynagrodzenia prezesów w 2023 roku zmiana rok do rok. Pamiętajmy, że takie wynagrodzenia oczywiście składa się nasza pensja, ale składa się też jakieś różnego rodzaju nagrody, programy motywacyjne itd. itd. I ogólnie prezesi spółek giełdowych to są osoby z odpowiednimi kompetencjami, znaczy powinny być z odpowiednimi kompetencjami. To są osoby, no, które mają bardzo dużą odpowiedzialność, więc nie jest nic dziwnego, że zarabiają dużo. Oczywiście rodzi się tutaj problem w momencie kiedy mamy takiego prezesa spółki skarbu państwa. Czy on rzeczywiście jest kompetentny do tego, żeby, żeby kierować taką spółką? No i zawsze w przypadku tych wynagrodzeń są pewne obiekcje. Ja tutaj chciałem zobaczyć, zauważyć, że wynagrodzenia prezesów w 2023 roku niektóre są dużo wyższe, na przykład Marek Dietl. W, na, w GPW, y, 236% wzrostu rok do roku. To wynikało po części z, z właśnie z programu motywacyjnego, z różnych premii, które się skumulowały, więc czasem mogą być aż tak potężne wzrosty, ale chciałem zwrócić uwagę na pierwsze miejsce, które dosyć mocno odbiega od reszty Tomasz Hinz, Grupa Azoty, 2,4 miliona złotych, no jeszcze w miliardach ci prezesi nie zarabiają, 2,4 miliona, prawie, wzrost 25% rok do roku. I jakby... Lekki problem tutaj jest taki, że jak sobie zobaczymy na grupę azoty, którą pan Tomasz Hinz w 2023 roku prowadził i zobaczymy na ich wyniki finansowe, no to tak, w 22 zrobili 600 milionów zysku, w 23 zrobili 3 miliardy straty, prawie 3 miliardy straty. To jest spółka kapitalizacji około 2 około 2 miliardów, tak zobaczymy, no to jeszcze do niedawna byli praktycznie dwa razy więksi w 22 roku byli po 52 zł, teraz 22, czyli nawet ponad dwa razy więksi. I oczywiście, ja tutaj muszę być uczciwy i, i, i powiedzieć, że były odpisy i to duże odpisy wartości niefinansowych aktywów trwałych. No oczywiście. To jest zabieg nie, To nie jest zabieg gotówkowy, ale pytanie, czy, czy możemy go tak w 100% pomijać? No bo jednak, jeżeli. Uważaliśmy, że coś kosztuje milion złotych, a teraz kosztuje się, okazuje jednak, że kosztuje 100 złotych. No nie straciliśmy gotówki pod względem takim, że musimy w tym momencie zapłacić, ale przepłaciliśmy, więc ja nie chcę powiedzieć, że to jest zupełnie bez znaczenia taki odpis. Nie jest on gotówkowy, ale myślę, że jest dosyć istotny. No i tutaj mówimy o tym, że łączny wpływ odpisów aktualizujących te wartości aktywów trwałych w czwartym kwartale to jest 1,5 miliarda złotych. Odpisy w wysokości 1,4 są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym, nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA, a pozostała kwota 137 milionów obniża wynik EBIT i EBITDA grupy, grupy azoty. Więc widzimy, że duża część z tego, z, z tego słabego wyniku jednak jest działaniem, znaczy jednak jest zdarzeniem jednorazowym. No ale z drugiej strony, tak jak patrzę teraz sobie na azoty no to mamy program naprawczy grupy azoty, ruszy w drugim półroczu, możliwe dezinwestycje, więc tutaj mówimy o tym, że no, nie jest najlepiej, no tak to, trzeba, tak to trzeba określić, więc tutaj biorąc pod uwagę te najbliższe czasy dla azotów, mówią, że ustabilizowanie wyników grupy może potrwać nawet dwa lata. Czyli ta sytuacja po prostu nie jest jakaś, jakaś dobra, albo nawet jakaś... Jakoś... W miarę dobra, no tylko jest tam ciężko w tym momencie. No, mimo to prezes e, Hinz dostał, e, dostał, dwa, znaczy otrzymał wynagrodzenie łącznie w 23 roku 2,4 miliona złotych, e, ale w 24 już nie otrzyma tego wynagrodzenia, bo były zmiany w azotach, no ze względu też na to, że mieliśmy do czynienia ze zmianą władzy. No to Tomasz Hinz i kilku wiceprezesów zostało odwołanych właśnie przez Radę Nadzorczą. Wcześniej menedżerowie sami zrezygnowali z zasiadania we władzach spółek zależnych, puławach, policach i, i kędzierzynie koźle. Czyli prezes Tomasz Hinz no już więcej tutaj bardzo dużo w azotach nie zarobi. Pytanie, co tutaj będzie z odprawami. No inne. No to mamy na drugim miejscu PZU, PKO i Alior. I trzeba przyznać, że wyniki tych spółek były bardzo mocne w 2023 roku. Oczywiście o otoczenie makro im sprzyjało, no bo mieliśmy wysokie stopy procentowe, więc bankom to sprzyjało, a PZU, no do PZU należy PKO i Alior, więc i PZU spółce też to sprzyjało, ale sama spółka PZU dobrze się rozwija pod względem, pod względem ubezpieczeń. Dalej mamy Orlen, Daniel Obajtek, 1,6 miliarda 20% wzrostu rok do, rok do roku. No tutaj zauważmy, że jeżeli chodzi chociażby o BOŚ, no to jest 0,3, to jest duży, dużo mniej niż, niż inni. Patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi chociażby o całe zarządy, no to wynagrodzenie dla członków zarządu na pierwszym miejscu PKO BP, później PKO, PZU, Alior, Orlen, to właśnie grupa azoty dopiero na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstym, szóstym miejscu, tak, więc oprócz prezesa tam, nie było jakichś takich szaleństw, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach. No tutaj, oczywiście, jak mówię, ciężko jednoznacznie stwierdzić, dużo mało, no bo na przykład Michał Gajewski z banku Santander. Mówimy już o, o spółkach, które no nie są z udziałem Skarbu Państwa. 3,15 miliona pensji. Adam Gural założyciel i prezes grupy ASECO prawie 3 miliony. 2,8 miliona złotych. No oczywiście to są potężne, potężne firmy, tak? Allegro z podstawowe wynagrodzenie tylko 3,4 miliona złotych. Wszystkie składniki, benefity ponad 10 milionów. Więc to nie jest tak, że tutaj są jakieś przepotężne przepotężne pensje, a inne spółki, te, które nie są w skarbie, nie mają udziału w skarbu państwa, tamte wynagrodzenia są dużo, dużo niższe. No Biorąc pod uwagę inne inne firmy, myślę, że te wynagrodzenia nawet nie są jakieś takie strasznie mocno wygórowane, przynajmniej ja tak na to patrzę. Przypomnę, że mówimy o no, prezesach spółek giełdowych, które te spółki mają kapitalizację czasem 2, 3, 5, 15, 20 miliardów złotych, więc to też jest ogromna odpowiedzialność. Oczywiście do, pytanie. Yy czy te osoby rzeczywiście są na tyle kompetentne żeby kierować tak dużymi przedsiębiorstwami no to jest pytanie na które chyba każdy musi sam sobie każdy sam sobie musi odpowiedzieć w każdym razie jeżeli chodzi o ten 23 rok tak to właśnie wyglądało a na koniec ciekawostka, ciekawostka z rynku nieruchomości. Jeżeli szukasz jakiejś nieruchomości, no to może zawitaj do Białego Stoku, bo okazuje się, że jest tam nowy, ciekawy blok. W Białym Stoku powstał blok z widokiem na więzienie. Niewiarygodny, jak reklamuje go, go deweloper. No w tym momencie już nie ma strony dewelopera, dlatego że okazało się, że mieszkania po prostu zeszły. I mówimy właśnie o tym, że mamy do czynienia z takim blokiem, który sąsiaduje z zakładem karnych, karnym i ze wszystkich balkonów roztacza się widok na dziedziniec więzienia. W ten, sposób to, w ten sposób to wygląda. Przy ulicy Hatmańskiej 87, firma Duet Nieruchomości, biorąc pod uwagę lokalizację. Myślę, że jest ciekawe. Mówią o tym właśnie w banerach reklamowych, że lokalizacja osiedla młodych jest godna uwagi. Inwestycja znajduje się w bliskim sąsiedztwie różnorodnych udogodnień, co czyni codziennie życie łatwiejszym i bardziej komfortowym dla mieszkańców. Można też przeczytać, że to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. No nie wiem, czy to jest wymarzone miejsce do życia, akurat. Biorąc pod uwagę ceny, no to za metr 8650. Średnio w tym rejonie no, o ponad 10 tysięcy, więc jest troszeczkę, troszeczkę taniej. No, biorąc pod uwagę ten blok, ja myślę, że on się może szybko zwrócić. No, przecież, jak jakieś fanty będziemy ludziom z więzienia tutaj przerzucać z balkonu, a to nie jest zbyt trudne, za jakąś dodatkową kasę, no to ten ROI, ten nasz zwrot z inwestycji może być bardzo, bardzo szybki. A i ciekawe znajomości można, e, można zawiązać, różnych ludzi można poznać, więc tutaj myślę, że. Same, same plusy, tak, zauważmy. No pytanie, czy też jakieś na przykład większej sprawy, jakiejś ucieczki nie będzie można tutaj zorganizować, więc ten zwrot z inwestycji naprawdę może być bardzo, ale to bardzo szybki. Daj znać w komentarzu, czy Ty zdecydowałbyś się, powiedzmy nawet za te 20-30% taniej na mieszkanie właśnie w takim miejscu. Możesz o mnie mówić, że jestem jakimś francuskim pieskiem, jestem bardzo wybredny, ale ja raczej tam bym nie zamieszkał. Napisz mi w komentarzu, jak to wygląda u ciebie. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo zapraszam też na moje inne filmy. Dzięki bardzo, cześć.